Tam czeka na pana cała widownia mieszkańców Kwidzyna. Za chwilę odbędzie pan spotkanie. Proszę mi na koniec tylko odpowiedzieć na jedno pytanie. W tym roku w Polsce powstał tak zwany startup, czyli przedsięwzięcie innowacyjne, którego celem jest zbudowanie drona, który ma potwierdzić lub zaprzeczyć temu, że Ziemia jest rzeczywiście kulą zawieszoną w kosmosie. Pan tam był. Czy Ziemia rzeczywiście jest kulą zawieszoną w kosmosie? Jest płaska. Tak jak oczekują. Nie spodziewałem się co prawda tego pytania, ale zapewniam pana, że jest płaska. Generał Mirosław Hermaszewski, jak dotąd pierwszy i ostatni Polak, który odbył lot orbitalny. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dzięki. Dziękuję, kłaniam się.